Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Skymer. To jest kolejny odcinek testowania słodyczy z Ameryki. Po raz kolejny mam paczkę pełną słodyczy i sobie w dzisiejszym odcinku oczywiście cztery z nich zdecydujemy, tak jak zwykle w odcinkach. Dokładnie mówiąc, w dzisiejszym odcinku przetestujemy Lacy Stacks o smaku barbecue, czekoladki Hershey's Kisses, czekoladę Hershey's Gold Peanuts and Pretzels oraz Baton Payday. Tradycyjnie zaczniemy sobie od chipsów. To jest już nasza trzecia tuba Lace Stacks w tej serii odcinków i bardzo mnie ciekawi, jak to będzie smakować. Ze smaków, które mieliśmy, to było Extra Flaming Hot oraz Chili Limonka. Tym razem mamy barbecue. Zobaczymy, czy to będzie jakkolwiek smakować mięsnie lub grillowo. Tuba jest otwarta, a chipsy prezentują się następująco. Z jednej strony chipsy są raczej puste, dlatego że najczęściej przyprawa znajduje się na drugiej stronie zamiast na obu. Poza tym Lacy Stacks same w sobie bez przyprawy wyglądają i smakują jak typowy chips z tuby, czyli niecięty, a formowany. I mają trochę suchą teksturę, ale nadal dają dużo smaku, więc bez zbytego przedłużenia sprawdźmy sobie pierwszego chipsa. Trudno jest tak naprawdę trochę określić smak tych chipsów, dlatego że no średnio to można nazwać barbecue, w sensie może jest lekka nutka tego mięsnego smaku albo tej palnej śliwki, która podobno jest bardzo często w sosach barbecue. Ten chips nie jest zły, ten chips jest nawet dobry i to jest kategoria taka, że smak jest wystarczająco dobry, żeby wpieprzać w kółko. O ile oczywiście się człowiek nie zamoli tym, że chips jest sam w sobie w miarę suchy, ale tak poza tym to tak naprawdę nie wiem, czemu to jest nazywane barbecue, ale już lepsze to, jeżeli chodzi o smak barbecue, niż kuźwa sos z McDonalda, więc no. Sos z McDonalda barbecue jest ohydny. W każdym razie tym chipsom daje 7,5 na 10, bo to jest dobry smak, ale mnie nie powala na nogi. Teraz mamy naszą czekoladę Hershey's Gold Peanuts and Pretzels. Czyli jak ktoś zna angielski, to może się po prostu domyśleć, że są tutaj orzeczki ziemne oraz precelki, a właściwie po prostu ciasto, z których precelki i na przykład również paluszki są robione. Wszystko prawdopodobnie pokryte karmelem, stąd ten złoty kolor. Cukier na pierwszym miejscu, na drugim olej palmowy. Oj, byczku, minus 20. Otwieramy naszą czekoladę, ona się szybko topi, tak jak chyba w sumie większość rzeczy od Hershey. Ja weźmy sobie jeden kawałek. Już się to strasznie szybko topi w moich rękach, ale wygląda to następująco. Widać tam kawałki orzeszków ziemnych, to jest oczywiście logo Hershey's. I się topi to tak masakrycznie w moich palcach na dzień dobry, że szybko by się przydało to zjeść. Ale jeżeli chodzi o zapach, to może jest tutaj karamel, ale ponieważ czuję również orzeszki ziemne, to bardziej zapach przechodzi przez masło orzechowe, co nie jest akurat złe w moim przypadku, ale no karmel czy masło orzechowe? Jakby było masło orzechowe, to by napisali, że masło orzechowe, a ja czuję masło orzechowe. Ale sprawdźmy, czy smak powie nam więcej. Tutaj zdecydowanie bardziej wyczuwam karmel niż orzeszki ziemne i ten smak można przyrównać bardziej do białej czekolady zmieszanej z karmelem i w środku jeszcze macie pękie kawałki orzeszków ziemnych i precelków. A przynajmniej zdecydowanie bardziej czuję te pierwsze, dlatego że nie wiem, albo tak mało jest tych kawałków precelków, albo one się za bardzo zlewają z całą czekoladą, że można poczuć, że coś się gryzie, ale można poczuć po smaku, czy są to orzeszki, a po precelku już nie. W każdym razie to jest bardzo dobra czekolada dla osób, które oczywiście lubią słodkie rzeczy. To nie jest takie super słodkie, ale jeżeli ktoś lubi słodkie bardziej niż zwykle, to ta czekolada będzie idealna. Oczywiście również przy okazji, jak ktoś lubi sobie pochrupać, to też jest to bardzo dobre. Więc moim zdaniem ja temu daję nawet 8,5 na 10, bo ja jestem właśnie taką osobą, która lubi słodkie rzeczy i do chrupania. I mi to jak najbardziej odpowiada. Może by się przydała wersja taka bardziej czekoladowa niż karmelowa, albo właśnie masło orzechowe, ale ogólnie jest to bardzo dobre. I tym razem mamy czekoladki Hershey's Kisses, one są tak popularne w USA, że można po prostu nazwać je mniejszymi, droższymi Lindorami tak naprawdę. Bo jakby nie patrzeć, jak można zauważyć, one są mikroskopijne. Tak oto wygląda, to jest pojedynczy tak zwany całus. I wszystkie tutaj szczegóły tkwią w tym jednym całusku wyglądającym bardziej jak beza czekoladowa. Tak oto się to prezentuje. Takie to jest małe. To jest moja ręka, a to jest całusek aż taki jest mały. On jest poniekąd ledwo większy od mojego oka. A tak patrząc na tego sałuska, to on bardziej wygląda jak taki stożek tak naprawdę zaokrąglony. Trochę wyższy czubek by był i byłby wtedy normalnie pionek czekoladowy. To nie wygląda niestety tak zakręcająco jak beza albo cokolwiek, co pokazują kurde na opakowaniu. Ale mam nadzieję, że to będzie smakowało w miarę dobrze. Jeszcze tylko sobie zapach sprawdzimy. Pachnie tak naprawdę jak Hershey'owa czekolada, czyli to jest taka specyficzna czekolada, specyficzny zapach czekolady,
który ma zdecydowanie mniej mleka, a mocno czuć migdały. I to jest właśnie ten zapach. Się zastanawiam, czy to w ogóle jakiekolwiek migdały są tak naprawdę. Tak naprawdę nie ma tutaj migdałów, co jest dziwne. Jedyne składy to mleczna czekolada, czyli cukier, mleko, czekolada, masło kakaowe, tłuszcz mleczny i lecytyna sojowa oraz naturalny aromat. I to jest bardzo interesujące, dlatego że przeważnie, kiedy próbuję właśnie taką typową, Hershey'ową, zwykłą czekoladę, to ona pachnie, jakby miała tam miliard migdałów, podczas gdy nie zawsze one tam występują, tylko tak pachnie specyficznie dziwnie. To mnie trochę intryguje, ale też sprawia, że trudno pomyśleć, żeby to była taka zwykła czekolada, tak naprawdę mleczna czy coś w tym stylu. Ale dobra, spróbujmy sobie całego całuska na raz, zobaczmy, jak to smakuje. To smakuje jak czekolada Hershey's. Dosłownie, to jest tylko i wyłącznie ten smak. Po prostu czekolada Hershey's uformowana w jakiś kuźwa stożek. Już mieliśmy czekoladę Hershey's w jednym odcinku, ale dla tych, co nie widzieli, to powiem wam, że to no, je tak samo jak zapach, to smakuje nie jak zwykła mleczna czekolada, bo smakuje bardziej migdałowo, pomimo tego, że tam migdałów nie ma. Ewentualnie ktoś się może pokusić o stwierdzenie, że ta czekolada jest stara. Pomimo faktu, że w rzeczywistości nie jest i to tak smakuje i pachnie w rzeczywistości na co dzień. To jest specyficzny rodzaj czekolady, gdzie czekolada nie smakuje tak bardzo kakao, nie smakuje tak bardzo mlekiem, ale smakuje migdałami, składnikiem, którego tutaj nie ma. Tak poza tym, jeżeli chodzi o porównanie do Lindor, to nie, naprawdę to się do tego nie porównuje. Jak ktoś kiedyś jadł czekoladki Lindor, to wie, że to są okrągłe czekoladki. Na zewnątrz jest dobra mleczna czekolada, a w środku jest wypełnienie z tej czekolady, które w dodatku wydaje się wtedy zdecydowanie słodsze. I to jest normalnie bardzo dobre, oczywiście dla osób, które lubią słodkie rzeczy. A to w środku nic nie ma. To jest cała zbita masa z czekolady. To jest takie trochę zaskoczenie, że jeżeli macie takiego Mikołaja z czekolady, nie? Wiecie, że on jest pusty w środku tak naprawdę. Bierzecie tego Mikołaja, odgryzacie jego głowę i dowiadujecie się, że to nie jest zwykły tani Mikołaj, bo ten cały Mikołaj jest cały wypełniony z czekoladą. On jest cały z czekolady. Nic w środku innego nie ma. I to jest dosłownie to samo i to z tą samą teksturą. Taka sama tekstura jak na wierzchu, taka sama w środku. To jest po prostu, dosłownie mówiąc, czekolada Hershey's uformowana w takie małe cusi. Więc szczerze mówiąc, porównując to do czekolady Hershey's zwykłej i czekoladek Hershey's Kisses, to kupcie sobie czekoladę Hershey's, naprawdę. To jest bardzo często zdecydowanie droższe niż kuźwa sama czekolada. Więc szczerze mówiąc, kupujcie to tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli koniecznie nie chcecie mieć problemu z tym, że trzymacie gdzieś tego Hershey'a i wam się od razu szybko rozsopi, no bo niestety ta czekolada tak ma. Jedyne plus tak naprawdę od tych całusków to jest fakt, że są to pomniejsze kawałki, takie na jeden gryz, nie? Jeżeli nie chcecie sobie oddzielać kostki, to macie na jeden gryz taki kawałek czekolady. Oraz oczywiście, no bo jest to oddzielnie zawinięte i tak szybko się w takim opakowaniu nie roztopi. To są jedyne plusy tak naprawdę tego. I ponieważ to smakuje tak samo jak czekolada Hershey's, którą już próbowaliśmy, no to muszę temu dać niestety 7 na 10, no bo to tyłka nie urywa i jest to coś, co już dobrze znam i nie jest zbytnio lepsze. I w dzisiejszym odcinku, jako ostatnią rzecz, przetestujemy sobie batona Payday produkowanego przez kogoś by innego, znowu Hershey, proszę Państwa. I według tego, co jest tutaj napisane, można się spodziewać, że zamiast takiego batona z orzechami ziemnymi, polanego czekoladą, to są same orzechy, tylko że dodatkowo z karmelem. Takie trochę po prostu tym karmelem pozlepiane. Więc zobaczymy, czy w tej prostocie będzie rzeczywiście dużo smaku. Otwórzmy sobie naszego batona. Rzeczywiście baton Payday nie jest zwykłym batonem, dlatego że orzeszki, zamiast będąc w środku, są na zewnątrz jako polewa praktycznie. W środku bowiem mamy ten cały karmel. Więc to mnie bardzo interesuje, zwłaszcza, że będzie dużo chrupania, a ja lubię chrupanie, także bez zbytego przedłużenia jeszcze sprawdźmy sobie zapach. No, orzeszki ziemne, bądźmy szczerzy, tutaj zdecydowanie więcej czuć orzeszków ziemnych, także teraz sobie spróbujmy tego batona. Słony karmel bardzo dobrze się tutaj komponuje z orzeszkami ziemnymi, które wydaje się jakby nie były same w sobie posolone, więc karmel sam posala, można powiedzieć, dodaje soli do tych orzeszków, co sprawia, że te orzeszki wchodzą jeszcze lepiej. No jest tu dużo chrupania i dużo zostaje w zębach. Nie tylko tego karmelu, a naturalnie również orzeszków ziemnych, ale jak ktoś lubi właśnie połączenie słodkiego ze słonym oraz bardzo lubi słodki karmel, to jest bardzo dobre. Proste, ale bardzo dobre. Problem polega na tym, że może trochę to jest zbyt proste, w sensie moim zdaniem, jakby to była jakaś wersja z masłem orzechowym, albo nawet czekoladą, byłoby to jeszcze lepsze, ale takie w same sobie również jest wystarczająco dobre. Bardzo polecam, ja temu daję 8 na 10, bo jest to coś ciekawego,
coś niezwykłego, coś nienormalnego, można powiedzieć, wśród batonów, ale jest to nadal bardzo dobre. Co prawda smak może porównać do Snickersa bez czekolady, ale tym bardziej właśnie, jeżeli ktoś lubi takie smaki, to bardzo ten baton się tym osobom przyda. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym filmie i jakie może słodycze byście chcieli, żeby przetestować w kolejnym odcinku testowania słodyczy z Ameryki. Jeżeli znacie jakieś amerykańskie słodycze warte przetestowania, możecie oczywiście również zostawić komentarz, co sądzicie o tym filmie. Aż mi aparat padł z wrażenia. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał i zostać wymieniony w następnym odcinku, to zapraszam do donatowania w linkach w opisie. Jeżeli nie chcecie przegapić innych filmów, które pojawiają się w środę i soboty, to zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem. To tam macie inne fajne filmy do oglądania. Zapraszam mojego Facebooka, link w opisie. To na dzisiaj tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnych produkcjach.